Witam Państwa. No, dzisiaj poświęcę czas komentarzom. Szczególnie się co niektórzy dopominacie, mimo że ja już to robiłem w wielu filmach. Zorientowali się po temacie z tytułu Wysadzić Biblię. Nie? Ja już ją dawno wysadziłem. Już opowiadałem, że to jest mieszanie naprawdę kłamstwa. Pytaliście się, jakie są kryteria i tak dalej. No to chociażby trzeba przelecieć po tych rzeczach, które jeszcze nie mówiłem na temat Biblii. Otóż jest taki bardzo ważny element w chrześcijaństwie i jest opisany też w Biblii, w Nowym Testamencie, szczególnie chrzest. O czym to świadczy? Że chrzest, skąd on pochodzi? To jest rytuał, kiedy na początku stycznia w starożytnym Egipcie faraon się zanurzał i cały lud faraona, czyli Egipcjanie, zanurzali się w Nilu, świętej rzece. Było tak zwane święto Nilu. Jest to zwyczaj pochodzenia egipskiego. On jest nie tylko w Egipcie, ten rytuał zanurzenia. Ten zanurzenie jest w judaizmie, jako zanurzenie ceremonialne. I jest nawet u Hindusów. Przecież bardzo dobrze znacie, że Hindusi się w Gangesie, tak, moczą, zanurzają i tak dalej. Proszę bardzo. Przecież to jest dokładnie to samo, zanurzenie. Nie? Niektórzy nawet w jakimś tam imieniu zanurzają, są filmy, że nie zanurzają jakichś tam, jakichś takich mocno wierzących ludzi i tak dalej. To wszystko pochodzi z Egiptu. A więc już mamy taki jeden element, gdzie można wysadzić Biblię, że ona jest po prostu... No, że to jest we wszystkich religiach, w dużej części religii, w bardzo dużych religiach, to zanurzenie. A więc nie jest to jakaś prawda objawiona. No ale oczywiście w Nowym Testamencie napiszą po prostu, że to jest tam, że ten Jan Chrzciciel był, że Chrystusa chrzcił i tak dalej, że go tam. I wtedy się pojawiła gołębica i tak dalej, tam to cały opis. A więc tego, co jest napisane w Nowym Testamencie, nie można być pewnym, powiedzmy w 100%. Są jakieś tam fragmenty, które mogą być, mieć cechy prawdopodobieństwa. Tak samo ze Starym Testamentem. Nie? I to już też częściowo mówiłem ze Starego Testamentu, ale dzisiaj właśnie co? Powiem sobie trochę o tym chrzcie i dlaczego Biblię mamy wysadzić. Nie? Mieszanie na prawdę i kłamstwo. Jeszcze mam bardzo duży taki element kluczowy, który też mówiłem w filmach o drzewach Edenu. To co to tam? Jedno drzewo było? Nie? Przecież Stary Testament, dokładnie Księga Rodzaju, to nie mówi o drzewach Edenu, o tych wielkich. Tak? My mamy dzisiaj resztki z nich, tych światłodowodów, to drzewa Edenu, to kolumny nieba. Owszem, kolumny nieba mówią tam, gdzie się jest o kolumnach nieba w Starym Testamencie. Jest mowa o tym. Ale co dziwnego, nie mówię, że cała ziemia była parkiem, tylko park był gdzieś tam, ten raj, Eden tylko był gdzieś tam w jednym miejscu i się po prostu rozchodzi. Otóż dowody fotograficzne, geologiczne, że te światłowody, kolumny nieba, drzewo Edenu, powiedzmy tak, będę to już nazywał drzewo Edenu, występowały na całej Ziemi. A więc dlaczego w Biblii tego nie ma w Księdze Rodzaju? Ponieważ została ona wycięta, wyrzucona, tam spreparowana, przerobiona 10 razy, ile się da, jak się da. Żeby o tym nie było, my dzisiaj możemy podziwiać resztki tych potężnych kolumn nieba. Ja sam miałem okazję być właśnie na terenie te Góry Kaczawskie, byliśmy razem wtedy. Góry Kaczawskie nie pokazywałem, w sensie to jest czakramy ziemi, nie? Pozostałości. No i wiemy, jak to działa energetycznie, że to jest bardzo silny taki teren, a więc to było na Góry Stołowe, coś takiego, to w Polsce nie trzeba daleko jechać. A więc to mamy. A pytanie, dlaczego tego to nie jest opisane w Biblii? A powinno być, jeżeli to jest, ma być natchniona przez, no właśnie, Biblia, natchniona przez kogo? No właśnie, niektórzy twierdzą, że ona jest przez Boga. Ale ona sama odpowiada na sobie, że kto ją napisał? Elohim, czyli bogowie, diabeł i demony. Tutaj jest bardzo ważny wniosek, a więc tutaj nie można traktować Biblii, że wszystko, co tam się dowiemy, jest w 100%, że pochodzi, jest prawdę objawioną. To były pewne przekazy, które zostały odpowiednio tak przekazy zgodne z prawdą, zostały tak
spreparowane, że widzimy na przykładzie tych drzew Edenu. Nie? Mamy czakramy, mamy to, mamy tamto, że mamy góry stołowe w Polsce, na całym świecie są różne, Diabelska Góra, coś w tym stylu. Mieliśmy właśnie taki film, dowody fotograficzne, drzew Edenu. Nie? To były kolumny nieba, mieliśmy to. Ale dlaczego tego nie ma? I teraz zwróćmy uwagę. Dopiero, kiedy my robiliśmy film, proszę zwrócić uwagę, gdzie jest Księga Rodzaju, to jest początek, a gdzie jest Księga Ezechiela, gdzie jest mowa o drzewach Edenu. Dopiero w Księdze Ezechiela jest mowa, więc wiadomo, że ktoś tutaj już dokonywał jakiegoś aktu cięcia, manipulacji, obracania tego wszystkiego i tak dalej. Więc mamy tutaj chrzest, ten element, nie? No i mamy jeszcze inne elementy. No i dzisiaj co? Mamy ten chrzest, nie? Chrzest, wiadomo, Hindusi też się zanurzają w Gangesie, żaden problem. Egipcjanie. I to na początku stycznia to się nazywa jakby święto w chrześcijaństwie, święto Epifanii. Właśnie to, że Egipcjanie zanurzali się w Nilu razem z Faraonem. O. No i oczywiście pytanie, skąd to wiem? No bo jak będziecie szukać, ja wiem, że jesteście wyższy, to będziecie przegrzebywać wszystko, co się da. Skąd to wiem? Otóż jest rosyjski film na ten temat, który miałem kiedyś mnie namawiono, żebym go przetłumaczył. Ale akurat nie było czasu. Właśnie w tym rosyjskim filmie jest mowa, właśnie są historycy, biorą się za to i właśnie pokazują, w jaki sposób z Egiptu przeleciało do Nowego Testamentu wiele wierzeń. O, no oczywiście osoby wierzące w tym momencie, tutaj oczywiście gór skoczy, też tam będę hejtować po tym filmie, że to jak to jest prawda objawiona, całe pismo jest przez Boga natchnione i pożyteczne do i tak dalej. Kto to napisał? Satanista Paweł, tak zwany słynny apostoł Paweł, a tak naprawdę to Szymon Mak. Szymon Mak, dokładnie. Że on napisał 14 listów bodajże, tak? 14 listów, część. A więc widzimy, że nawet dzisiaj przy tym, co zostało zapisane, są na przykład takie poglądy, w jaki sposób można wykosić tak zwanego apostoła Pawła. Co za problem? Są takie fora, możecie poszukać, czy apostoł Paweł jest prawdziwy. Możecie sobie poszukać. Dzisiaj tym się już, można powiedzieć, zajmowałem parę lat temu i nawet na swoim blogu jeszcze inni ze mną tak samo się zajmowali. I nawet tym, co jest napisane, można było wykosić apostoł Paweł. A no apostole Paweł to jest całe chrześcijaństwo siedzi. Wszystkie kościoły siedzą i cytują i tak dalej. Poza tym jest jeszcze jeden taki bardzo ważny element. Biblia jest swoistym, ta mieszanina prawdy kłada swoistym kultem. To jest też bardzo ważny kult. Ja też brałem kiedyś udział w tym kulcie, ponieważ wiecie, że byłem 20 lat przy świadkach Jehowy. Nie byłem świadkiem Jehowy, a może tak. Z prawnego punktu widzenia nie byłem świadkiem Jehowy, ale byłem przy świadkach Jehowy. Nie? No i to był też swoisty kult. Kiedy weźmiemy różne religie, to jest wszędzie jakiś kult. Na przykład Biblia też jest kultem. Czyli to był też pobór energii. Nie? To jest kult. Przewraca się te wersety, analizuje się to tak, a może to tak i tak dalej. A skąd ty wiesz, że to jest prawda? No, można oczywiście założyć, jak to szereg religiantów robi, że całe pismo jest natchnione. O, w porządku. I werset właśnie, ten słynny werset Paweł powiedział, że to jest całe pismo jest natchnione. Tak jest. Właśnie przez kogo? Przez Elohim. 2700 razy zostało to napisane. Jest Elohim. To są bogowie, diabły i demony. Nie Bóg, tylko bogowie, liczba mnoga, Elohim. Mało tego, to jeszcze dochodzi tutaj, jeżeli mówimy o Biblii, taki numer, że te wszystkie księgi, one mają też odpowiednią numerację. Niektórzy to doszukują się jakiegoś ukrytego kodu w nich. A więc to jest też, nie pochodzi od Ojca Niebieskiego. Poza tym, proszę zwrócić uwagę na jedną taką myśl, że ja też posługuje się Starym Testamentem w kwestii niebocentryzmu. Nawet jest taki film, Biblia. Nie niebocentryzm, Biblia, nie? Jest szereg wersetów. Ale to jest fragmentarycznie. Proszę zwrócić, że taki na przykład element prawdy, jaki jest niebocentryzm, w Biblii nie jest jakoś wyeksponowany. Owszem, to są co do szkła nieba są wersety i tak dalej. Jest określenie niebiosa niebios i tak dalej, czyli ten pałac najwyższego. To wszystko to jest, ale to nie jest wyeksponowane, to zostało schowane. Bo ci, którzy to przerabiali, oni to zrobili w ten sposób, żeby się nikt nie połapał. I gdybym ja się nie zajął
niebocentryzmem i po prostu, gdybym nie znał Biblii, to bym po prostu też na to nie zwrócił uwagi. A powiedziałem, że znalazłem, to znalazłem po prostu te wersety, nawet nie było problemu. Więc widzimy, tak to wygląda z wysadzeniem Biblii. Jeżeli teraz tak, z tych rzeczy to chyba wszystko. I jeszcze mam jedną taką uwagę do Państwa, też do tych hejterów. No bo hejterzy byli poprzednio, a teraz już też wrócimy do nich na zasadzie pożycz dychę. Wrócimy do nich i powiemy o jednej rzeczy. Bardzo ważne. Niektóre filmy, to zwróciliście uwagę, one są tak bardzo długie i ja nie mówię tak płynnie. Tam tak, tam coś tam zawsze. I oczywiście hejterzy od razu łapią tego, walą sobie w żyłę, piją kompot, że piszą tu od razu, że oni już ten, tego, bo to konfabulant i tak dalej, i tak dalej. I zaczynają powiedzmy pisać, że im się to nie podoba. No, oczywiście, ale za to wam się kto podoba. Otóż wiecie, na czym polega ta różnica? Wam to zaraz wytłumaczę. Że ja czasami się mogę jąkać, jakieś coś tam tego i tak dalej, i tak dalej. Słuchajcie, jak robi się z marszu filmy, to takie rzeczy wychodzą. Specjalnie się nie przygotowuję. Ja pewne sprawy, mi przychodzą myśli, konkretna jakaś tam argumentacja, przemyślę trochę i robię film. Natomiast bardzo dbają, właśnie to ja zauważyłem, po tych wszystkich niezależnych telewizjach, oni bardzo, ci prowadzący, oni bardzo dbają o sposób przekazu. To u nich jest wręcz mania religijna, bym powiedział. A wiecie dlaczego? Bo oni jadą na koksie. Wiecie, to jest koks? Znowu wam tłumaczyć, nie? Oni jadą na koksie. I wtedy im, oni szybko mówią i płynnie mówią. To sobie od razu możecie odpowiedzieć, kto jedzie na koksie w tak zwanych niezależnych telewizjach. Oni się nie mylą, słuchajcie. I teraz wam opowiem takie doświadczenie, dlaczego ja tak mówię. Ponieważ sam, jak byłem 20 lat u świadków, to przez 10 lat, albo nawet dłużej, prowadziłem tak zwaną szkołę teokratyczną. Czyli to jest sposoby nauczania. Była specjalna instrukcja, książeczka i można było to się nauczyć. Mało tego, to ja zanim początkowo tego byłem świadkiem, to się tego uczyłem od innych, ale później sam zacząłem uczyć. I ja znam wszystkie zasady właściwego przemawiania. I żeby właściwie coś przemawiać, jakieś przemówienie zrobić mniejsze, dłuższe, czyli krótsze, no bo w sumie tam chodziło takie punkty do przemówień 10 minut. To słuchajcie, czy tam 7 minut, 5 minut. Trzeba było się w tym czasie zmieścić, takie były zadania. Słuchajcie, to bo wam powiem w ten sposób, że ja, kiedy byłem u świadków, ja to przerabiałem parę razy. Przerabiałem, po prostu nie przygotowałem się tak, bo nie można było wchodzić na mównicę, więc musiałeś powiedzieć jak należy. A więc musiałeś zgodnie z instrukcją wszystko sobie to przetłumaczyć. Wszystko sobie to powiedzieć raz, drugi raz, trzeci raz. I za czwartym razem już miałeś a w ten sposób. Natomiast a co dopiero dochodziło do wykładów publicznych, to były wykłady po 45 minut, miałeś szkic. Doszedłem do takiej perfekcji po paru latach, że taki wykład publiczny, 45-minutowy, potrafiłem po prostu z pamięci mówić. Mnie tylko powiedzieli tytuł szkicu tego, ja taki 45 minut potrafiłem po prostu bez tego. Po prostu jeszcze byłem zapraszany do innych zborów, gdzie te przemówienia, wygłaszałem te wykłady publiczne, nie, tak zwane wykłady biblijne. A więc tutaj mam pewne doświadczenie w tym zakresie i wiem, jak to wygląda, żeby ktoś popychał przez godzinę jakiś tam, powiedzmy, prowadzący, przez godzinę on tam sobie jakąś tam ma inicjatywę polityczną i on na przykład gada przez godzinę, to on po prostu nażar się koksu całkiem nieźle i tego, bo gdyby on chciał takie coś powtórzyć, to by musiał powtarzać, nie wiem, chyba z miesiąc po prostu by musiał, to aż by się po prostu, on by się zmęczył i nie miałby nigdy czasu. A tu lecą następne filmy, trzeba znów puszczać materiał, bo to jest jakaś fundacja, ktoś tam płaci. Kto płaci, to wymaga. No i później nagle, wiesz, sprowadza się z całej Polski różnych tam jakieś egzemplarze, którzy mają różne poglądy, no i się po prostu w tym społeczeństwie tak miesza w tych mózgach, żeby nikt nie doszedł do prawdy. No, dlatego ja nie przygotowuję się, dlatego mam te jąkanie i tak dalej, te różne rzeczy. Także hejterzy są też dobrzy. No słuchajcie, widzicie? Hejterzy też byli
są ekstra, ponieważ no, dali pomysł. Widzieliście? Dowiedzieliście się, w jaki sposób, skąd jest ta mowa moja, taka właśnie nieprzygotowana, ale w miarę rozumiecie, co ja chcę przekazać. I ten, który będzie chciał, to z tego skorzysta. A kto nie, out. To tyle. Dziękujemy bardzo.